naprawdę połączenie, najnowszy trend generalnie w fitnessie, coś, co tak naprawdę odkryte zostało przez zupełny przypadek i adresatem Zumby jest w zasadzie każdy, poczynając od takich małych dzieciaków, skończąc na paniach dojrzałych w kwiecie wieku, nawet dochodzących do 80, 90 czy nawet może i 100 lat. Także granic wiekowych nie ma, jest to fuzja tańca i fitnessu, bazujemy na rytmach latynoskich, także nie jest to lekcja taneczna, także nie robimy pewnie wszystkiego krok po kroku, natomiast choreografie są proste, dostosowane myślę do każdego poziomu, powtarzalne i przede wszystkim mega energetyczne, także każdy, kto przyjdzie pierwszy raz, naprawdę może się w tym odnaleźć i rytmy, które wykorzystujemy, no po prostu są nieskończone, bazując na podstawowych typu marengę, salsa, reggaeton, cumbia, bachata. W zasadzie można osobny program Zumba, o nazwie Zumbatonik, jest dla dzieci. Aqua Zumba, mamy Zumbatonik, który łączy elementy treningu siłowego. Niedługo wejdzie do nas również Zumba Sentao, czyli Zumba na krzesła, Zumba Gold. Naprawdę wszystko, zumba, dla każdego. Po prostu dla każdego coś miłego, dla każdego coś miłego. Jeżeli ktoś nie zna tego tańca, to wiadomo, że się nauczyć coś i może mu podpasuje i iść w tym kierunku bardziej dalej w przyszłości. Ja się ogromnie cieszę. Ja jestem w zasadzie pierwszym instruktorem na Podbeskidziu, który był i od 2 lat w zasadzie prowadzę te zajęcia. I no to jest niesamowite, że jest coraz więcej ludzi, którzy dzielą tą pasję, którzy potrafią poświęcić niedzielne przedpołudnie i przyjeść i po prostu spalić tysiące kalorii. Są świetne, można się świetnie tutaj wybawić, nie tylko poćwiczyć, wytańczyć, wyszaleć, wyskakać, więc jest naprawdę super. Warsztaty czasami też organizowano na mieście, zazwyczaj zawsze tam jesteśmy. O to wiadomo, każdy ruch jest dobry, tak? Więc warto robić tak swecze, ja uważam. No. Zajęcia w Bielsku Białej. Aktualny grafik można sprawdzić na stronie www.zumba.bielsko.pl. Instruktorów, którzy prowadzą Zumbę, można znaleźć na globalnej stronie Zumby. Także internet jest fantastyczną źródłą informacji. Widzieliśmy się z Centrum Tańca Ruchu Impulso. Tam są regularne zajęcia Zumby, na których jest pełno zawsze. A jakie wrażenia? No niesamowite. To jest ogromna dawka energii. Mamy wrażenie, że tak będzie, jak zapowiedziała dziewczyna na początku, że rozniesiemy tą halę. No mamy nadzieję, że doczekamy do końca, że dotrwamy, że nie starczy nam sił. Bardzo nam się podoba. Bardzo nam się podoba. To są drugie takie warsztaty i ja jestem na drugich, koleżankę mówiłam na pierwsze. Jak będą kolejne, będziemy na pewno. Ponieważ jestem instruktorem z Wrocławia, przyjeżdżam tutaj gościnnie. Tak, pozdrawiam cały Wrocław i Bielsko, moich znajomych. Mam taki pomysł, żeby co miesiąc tutaj prowadzić jakiekolwiek zajęcia dla pań, które dzisiaj były. Myślę, że takie 2-godzinne, 3-godzinne maratony będą bardzo dobre. Chcemy rozbujać te okolice i mam nadzieję, że nam się to uda. To jest, proszę pana, sposób na życie. To jest, proszę pana, wczuwa się pan po prostu w muzykę. Nie musi pan znać kroków. Ważne, że pan czuje rytm. Czuje pan, prawda, tą muzykę.
swoim ciałem. No. Majka, pomachaj do kamery. Hello! O zumbie. Przede wszystkim to, że każdy może na te zajęcia przyjść. Nie ma czegoś takiego, że super wyćwiczone dziewczyny, umięśnione mogą ćwiczyć, tylko to jest dla wszystkich. Tak jak koleżanka wcześniej powiedziała, od małych dzieciaczków do starszych, też się nie sugerować tym, że wychodzą panie zawsze spocone, mokre po zajęciach. Nie stresować się, mamy się bawić i myślę, że instruktorzy, dobry instruktor to taki, który potrafi dostosować się do grupy, tak jak dzisiaj tutaj widzieliście. Chodziłam wcześniej troszeczkę na zumbę, więc dostałam sygnał po prostu, że będą takie zajęcia, będzie taki maraton. No i jestem. Jest fajnie, fajnie. Dosyć intensywnie, ale... Jestem babcią, dlatego właśnie ja byłam najstarsza tutaj na tym. Ja myślę, że na pewno najstarsza. No, ale pierwszy raz byłaś? No to jest że u nas tam na Bielsku są jeszcze starsze panie. To znaczy, ode mnie. Też jest ważne, żeby osoby, które szukają zumby, szukały instruktorów licencjonowanych, tak, którzy się szkolą, którzy nie przestali na szkoleniu. Właśnie można to sprawdzić na zumba.com, tak? Tak, globalna strona zumby, zakładka szukaj instruktora, w zależności jaką lokalizację piszemy. Tam wyskakują, to są legalni instruktorzy, którzy wiedzą na czym polega zumba, nie podają po prostu tylko nazwy zumba, a robią całkiem coś innego, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby ten przekaz był prawdziwy, taka jest jak wygląda prawdziwa formuła zumby. Więc zapraszamy do Really Instruktorów. Ja jestem zaskoczona tempem, bo wcześniej chodziłam na zajęcia zumby, to było to bardzo takie wolne, spokojne w porównaniu do tego, co jest dzisiaj. To jest, no, to jest taka eksplozja energii. Eksplozja energii, dokładnie. Tak, jest zmęczony, ale naładowany tak pozytywnie. Przyjdźcie wszyscy na zumbę. Dokładnie. Zapraszamy. Dziękuję. To na pewno nie jest ostatnie nasze spotkanie, nie? Ogromny szacunek. Niedziela, 10 rano. A teraz